Witam Państwa serdecznie. Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych. W dzisiejszym nagraniu, co powinna potrafić dobra platforma analityczna? Jesteśmy podłączeni do bazy online i oglądamy wykresy na żywo. Wykres godzinowy. Baza offline. Gotowe watchlisty. Obsługa bazy jest bardzo prosta. Nie było nas kilka dni. Naciskamy jeden guzik. Notowania dograne. Kęty wypłaciły dywidendę i mamy dziurę na wykresie. Korygujemy wykres o dywidendę i już tej dziury nie mamy. Na polskiej giełdzie 800 spółek. Które z nich warto obserwować w najbliższym tygodniu? Jeden guzik i w najbliższym tygodniu 95 spółek, na które zwracamy uwagę. Mamy je w specjalnym katalogu Selekcja. Pytanie kolejne. Które z tych spółek znajdują się w trendzie wzrostowym? 66 spółek jest w trendzie wzrostowym i na te spółki możemy nakładać formacje i setupy. Kiedy dolny pasek zmienia kolor z czerwonego na zielony, to trend jest wzrostowy. Które ze spółek na naszej liście obserwacyjnej zmieniły kolor? Jeden guzik i mamy te spółki. Czy dane podejście jest dobre? Budimex i wszystkie paski zielone. Jeżeli jeden z nich jest czerwony, to jest to sygnał ostrzegawczy. BDZ, Alior, S&T. Jak jednak sprawdzić, czy dane podejście jest dobre? Wykonamy test na pojedynczym instrumencie. Naciskamy jeden guzik. Bez dźwigni finansowej wyszło tyle. Możemy wykonywać także testy portfelowe. 20 spółek do portfela. Transakcje raz w tygodniu. Na poniedziałkowym otwarciu. Po analizie weekendowej. Jeden guzik. Wynik bez dźwigni finansowej. Widzimy to na grafice. Maksymalne obsunięcie na kapitale. Ponad 170 gotowych formuł analitycznych. Ktoś lubi Ichimoku? Proszę bardzo. Sygnały, jak widzimy, się zgadzają i możemy testować. Między innymi znany system żółwi. Kup zieloną ze stop loss na czerwonej. W różnych wariantach stop loss początkowy, a także trailing stop loss procentowy lub oparty na ATR. Prowadzę Państwa krok po kroku od pierwszego kontaktu z programem. Kurs jest w postaci lekcji wideo. Składa się z trzech obszarów. Obszar niebieski to podstawy obsługi. Obszar zielony to bazy danych. Reszta, czyli obszar pomarańczowy, to strategie inwestycyjne. Także przegląd systemowy. Zdecydowany nacisk jest położony na strategię. 11 modułów, 45 lekcji. Dokładny opis poszczególnych lekcji na stronie. I na zakończenie motto dnia. Zanim wyruszymy w giełdową podróż, potrzebujemy zdecydować o organizacji swojego środowiska pracy. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.